Przystępujemy do punktu 5. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczególnych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Pani dyrektor, proszę bardzo. Panie przewodniczący, państwo radni. Proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/168/15. Przepraszam. Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałą nr 4/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z grudnia 2018 roku. Zmiana ta dotyczy zwiększenia stawki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i związana ona jest z tym, że wzrosła stawka godzinowa, jeżeli chodzi o umowę zlecenia, jak również została zwiększona kwota średniej krajowej. W związku z tym musieliśmy też zwiększyć kwoty za usługi opiekuńcze za godzinę. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym projekcie uchwały? Proszę bardzo, radny Karcz. Szanowni państwo, pani dyrektor, ja tylko tak zaznaczam, że przecież tę informację mieliście państwo w październiku, bo wtedy została podjęta decyzja o stawce godzinowej, od umowy zlecenia i stawce godzinowej i stawce minimalnej pensji krajowej. I ta uchwała powinna być przygotowana i przedłożona łącznie z budżetem miasta na poprzedniej sesji 21 grudnia, a nie teraz tak łatane na szybko, bo rozumiem, że się po prostu zapomniało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Bawej? Za. Radna Beger? Za. Radna Garbaciok? Za. Radny Grudniok? Za. Radny Jankowiak? Za. Radny Kamiński? Za. Radny Karcz? Za. Radna Król? Za. Radny Kubas? Za. Radny Kurek? Za. Radny Łataś? Za. Radny Malcherek? Za. Radny Nowak? Jestem za. Radna Urszula Owockania? Jestem za. Za. Radny Pawłowski? Za. Za. Radna Pogoda? Za. Za. Radny Respondek? Za. Za. Radny Świerk? Za. Za. Radna Wichura? Za. Za. Radna Wojciechowska z Bylut? Za. Za. Dziękuję bardzo. 20 głosów za, jednogłośnie projekt uchwały uzyska akceptację. Przystępujemy do punktu 6. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach. Proszę bardzo o przedstawienie projektu uchwały. Pani skarbnik. Szanowni państwo radni, uzasadnienie do uchwały, wniesienie prawa własności nieruchomości objętą niniejszą uchwałą dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej w Świętochłowicach przy ulicy Kubiny 29A, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 2284/147 i 2286/147 o łącznej powierzchni 1622 m2 zapisane w księdze wieczystej pod odpowiednim numerem. Drugiej nieruchomości zabudowanej położonej w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 15 obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 3160/146, 3247/148, 3165/148 o łącznej powierzchni 1588 m2, również zapisane w księgach wieczystych pod odpowiednimi numerami. Trzeciej nieruchomości niezabudowanej położonej w Świętochłowicach przy ulicy Piechaczka 11 obejmującej działki oznaczoną numerem ewidencyjnym 4411 o powierzchni 726 m2. Zapisano w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chorzowie. W formie wkładu niepieniężnego aportu do spółki działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zmiany powyższe mają na celu poprawę sytuacji finansowej spółki, podniesienie jego aktywów oraz umożliwienie działalności komercyjnej. Wartość nieruchomości została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i opiewana łączną kwotę 2 130 000 30 zł. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości mogą być m.in. wnoszone jako wkłady niepieniężne, czyli aporty do spółek. Z kolei przepis artykułu 37 ustęp 2 punkt 7 powołanej ustawy pozwala gminie zbyć nieruchomość w drodze bezprzetargowej, jeżeli ma stanowić wkład niepieniężny, czyli aport do spółki. Zgodnie z paragrafem 2 ustęp 3 punkt 2 uchwały nr 19/230/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez prezydenta miasta Świętochłowice, wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości wymaga zgody Rady Miejskiej w Świętochłowicach wyrażonej w formie uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym projekcie uchwały? Proszę bardzo, radny Świerk. Proszę państwa, zgadzam się tu z radnym Karczem, że ta sesja nadzwyczajna nie ma uzasadnienia żadnych tych punktów, bo to dwutygodniowe wyprzedzenie to jest jakaś myłka, jakiś śmiech na sali. Podejmowaliśmy uchwałę o planie tam inwestycyjnym, wieloletnim i tak dalej. Teraz podejmujemy kolejną uchwałę, która niedawno była, gościła u nas. I w niczym się nie zmienia, tylko może oręż jest większy i to się przegłosuje, a centrum Świętochłowic zostanie utopione. Utopione, bo taka jest prawda. Ja rozumiem, pomagamy spółkom, ale to nie jest konieczne. Można było innym spółkom pomóc, a nie kłamać na poprzedniej sesji, panie prezydencie, panie zastępco, panie Sławomirze. Kłamał mnie pan. I to dwukrotnie. Dotyczyło to dotacji do ZOZ-u, to też jest nasza spółka, i dotyczyło to przyczyny zwolnienia pana prezesa. Więc takim osobom ja nie będę ufał i nie będę ufał w to, że to jest dobrze napisane, prawidłowo napisane i że to ma dobry cel. Ja wiem, jaki to ma cel. I do radnych się odnoszę, szczególnie radnych centrum, żeby nie sprzedawali tej perełki, bo to jest sprzedawanie komuś perełki. W inny sposób pomóc, dotować i tak dalej. A to, co pan ostatnio zrobił na sesji, to naprawdę przykre. Bo dziwię się, że zwalniacie z powodu choroby prezesa, który to prezes w tym samym czasie zatrudniony jako zdrowy i to w szpitalu marszałkowskim. Mówi to panu coś? Z kogo pan idiotów robi? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Radny Respondek, proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie prezydenci. No, ja zgadzam się oczywiście z tym, co moi przedmówcy i radny Karcz i radny Świerk mówili na temat i tej nieruchomości, ale też ogólnie na temat sytuacji w miejskich spółkach. Tu szczególnie niepokój budzi niepokój, a w zasadzie złamanie wyborczej obietnicy, panie prezydencie, bo ja pamiętam tą słynną grafikę, którą żeście w 2018 roku ze zdjęciami wszystkich dyrektorów jednostek rozprowadzali w internecie, że to nie są ludzie stąd, że to nie są świętochłowiczanie. Pan przewodniczący pewnie też pamięta. Była taka grafika, zdjęcia, to są ludzie spoza miasta. No i co? Mijają 2 lata i po 2 latach nie jest lepiej, jest gorzej wręcz, bo w ZOZ-ie mamy trzeciego prezesa, w MPG, w MPGK i w MPUK
Panie mamy radny, dyrektora, przepraszam, mamy dyrektora no, radnego. Proszę mi pozwolić tylko jedno słowo. Mamy panie dyrektora, nie, mówimy proszę mnie nie przerywać. Proszę mnie nie przerywać. O MPGL, proszę mnie przerywać, panie radny, panie ja przewodniczący. Panu nie ja mówił pan na przypomina. Początku, że nie wolno przerywać, żeby wszyscy doskonale słyszeli, co tu jest wypowiadane na tej mównicy, więc proszę mi nie przerywać. Panie radny, ja panu nie przerywałem. Ja dobrze, panu tylko przypominam. Chcę, proszę mi pozwolić kontynuować. Proszę na mnie nie podnosić głosu. Proszę mi pozwolić kontynuować. Jeżeli pan nie przestanie w tej formie rozmawiać w tej chwili, to ja zarządzę przerwę. A się pan uspokoi. Ja jestem spokojny cały czas. To proszę się odnosić do projektu uchwały. Ja jestem cały czas spokojny. Przywołuję pana do porządku i proszę się odnosić do porządku, do projektu uchwały. O MPGL-u mówimy. Dobrze. Zatem do MPGL-u. W MPGL-u w zarządzie mamy pana Lemańskiego, pana Guzego, to są mieszkańcy Siemianowic Śląskich i mieszkańcy Zabrza. W ZOZ-ie, w Radzie Nadzorczej mamy żonę pana Lemańskiego, mieszkankę Zabrza. Tak zarządzacie panowie kadrami w miejskich spółkach. Zasiadający tutaj przed nami radny Kamiński jest dyrektorem ekonomicznym w panie spółce radny, przywołuję pana do porządku, proszę MPLK. Mówić o MPGL-u. Ten sam radny zasiada ten sam radny zasiada w Radzie Nadzorczej Zakładu Oczyszczania Miasta w Siemianowicach. Czy tworzy tym samym konflikt interesów dla spółki? Chodzi o sytuację w spółkach, tak? Jak my mamy jako Rada wam zaufać, jeżeli tworzycie takie, za przeproszeniem, synekury? Jak my mamy wam zaufać? I podjąć taką uchwałę, przekazując coś z miasta do spółki mieszkaniowej? Jak? Panie przewodniczący, to jak pan prowadzi obrady i przerywa mi moją wypowiedź, to jest żenujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pani radna Gerda Król, proszę bardzo. Bardzo mi przykro, że znowu wracamy do tego tematu za poprzednią sesją. Przecież tam jest projekt na wykonanie rynku. I takie dokumentacje są już w urzędzie. Są zostały poniesione koszty, a dlaczego my teraz chcemy coś zrobić innego? Dlaczego ten pośpiech? Przecież użytkowanie wieczyste przez spółkę MPGL nie sprawiało im w ogóle trudności, żeby to zasiedlić czy cokolwiek zrobić. A dlaczego teraz taką formę się tu zmienia? I po prostu ludzie są zaniepokojeni, bo wszyscy wiedzieli, że tam będą dwa budynki komunalne, gdzie scena, gdzie po prostu wieża widokowa i ma to być ożywienie tego Śródmieścia. Na razie to Śródmieście to jest jedna równa. Ja bardzo proszę, żeby na tym się zainteresować, bo my nie mamy żadnej koncepcji, a projekt już jest. Tu już w Warszawie były starania o środki. Proszę wrócić do tego tematu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś... Na to, bo uważam, że to miasto zasługuje na rynek. Każda mała mieścina, nawet 13 tysięcy miasto Radziorku, buduje 10 lat, ale buduje swój rynek. Gdzie ma te życie tu kwitnąć? Gdzie ci ludzie mają chodzić? Patrzę na te ruiny, które tu są z lewej i z prawej strony. Skończyła pani radna, tak? Dziękuję bardzo. Pan radny Świerk, proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, ja rozumiem, że emocje podnoszą się u każdego. Pan też się poddenerwował niepotrzebnie, tylko jak już pan filtruje to i w roli pan filtra występuje, to niech pan filtruje wszystkich. A szczególnie tych, którzy odpowiadają nie na temat. Też nie na temat. Przed chwilą pan prezydent Pośpiech odpowiadał też szeroką paletą tematów. Niepotrzebnie zajął nam z 15 minut, bo to było niepotrzebne. Natomiast, już nie chciałem o tym mówić, ale skoro tak jest, to niech pan filtruje też te porównywania medyczne i ja nie czuję się mieszkańcem niedorozwiniętego miasta. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Radny Karcz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja też uważam, że jakby są pewne granice, tak? Nie można cenzurować wypowiedzi radnych, zwłaszcza, że radny Rysłądek nie mówił nic złego, mówił prawdę. Przecież to jest wszystko prawda, ludzie o tym wiedzą w mieście, że taki, nazwijmy to, pajęczyna personalna powstała pod wodzą obecnego prezydenta. Taka, można powiedzieć, koteria rodzinno-towarzyska w spółkach miejskich. I ona jest, to jest prawda. I radny Rysłądek ma prawo o tym mówić. Odnosząc się do uchwały.
Uchwała jest taka sama jak dwa miesiące temu, kiedy radni nie zgodzili się na przekazanie nieruchomości do MPGL-u tych wskazanych w tej uchwale. Żeby było jasne, my chcemy pomagać MPGL-owi, chcemy, żeby dostał gotówkę po to, żeby mógł remontować zasób. Natomiast kardynalnym błędem jest oddawanie nieruchomości przy Katowickiej 15, bo przekreślamy w ten sposób to, co było przecież zrobione za zgodą radnych, bo radni głosowali, zgodzili się na wprowadzenie wtedy do WPF-u projektu budowy mieszkań komunalnych w tym miejscu, łącznie z takimi lokalami użytkowymi dla handlowców z targowiska. To był bardzo dobry pomysł. Ten projekt jest gotowy, można z niego można było go sfinansować także z tych pieniędzy rządowych, ale rozumiem, że przekreśla się go tylko dlatego, że powstał w poprzedniej kadencji. A teraz wbija się ten przysłowiowy gwóźdź do trumny tego pomysłu, no bo nieruchomość jest przekazana do MPGL-u. MPGL już nie będzie takim partnerem, jakby mogła być gmina w pozyskiwaniu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w tym rejonie. Szkoda, bo to jest jedyna szansa, żeby w tej kadencji mogły powstać nowe mieszkania komunalne w Świętochowicach. Innych projektów nie ma, nowe nie zdążą być zrobione, nie zostanie pozyskane dofinansowanie, więc przekreślamy jedyną możliwą szansę na to, żeby powstały nowe mieszkania w centrum. Oczywiście one są też potrzebne w Lipinach, w innych dzielnicach, ale no tu mamy gotową dokumentację, można było z tego skorzystać. Dlatego my będziemy przeciwko temu projektowi uchwały. I chciałbym, żeby nie okazało się tak za rok, dwa, trzy, że jeżeli ta nieruchomość dzisiaj jednak zostanie przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej, to okaże się, że już jej nie ma. Że został pod nią wzięty kredyt nie był spłacany, ktoś z uwagi na to, że nie był spłacany, przejął własność tej nieruchomości. To by się nie stało, jak nieruchomość pozostałaby w gestii gminy. Miejmy to Państwo na uwadze i pilnujmy tych trzech nieruchomości i zobaczmy, co się z nim będzie działo w kolejnych latach. I nie jest argumentem to, co Pan Prezydent tu na początku powiedział, że spółka nie może tych nieruchomości wynajmować, nie może nimi zarządzać. Może. Ma ustanowione użytkowanie na tych terenach, na tych nieruchomościach. Tak jak w przypadku innych mieszkań komunalnych, może swobodnie nimi zarządzać, może je wynajmować, dzierżawić, najmować. Nie ma problemu. Jakie jest drugie dno tej uchwały? Czemu się tak spieszycie na sesji nadzwyczajnej? Pośpiech to jest wskazany przy łapaniu pcheł, Panie Prezydencie, a nie przy tego rodzaju uchwałach. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Pozwolę się najpierw odnieść jako przewodniczący Rady. Pan radny Świerk absolutnie ma rację, że każdemu czasami te nerwy zawodzą. W moim przypadku jakoś specjalnie nie widzę, że one mi zawiodły. Ja zwyczajnie, proszę Państwa, przypominam po raz któryś z rzędu, a Państwo po raz któryś z rzędu, znaczy taka jest też rola opozycji, że czasami mocno walicie tutaj w przewodniczącego. Jestem akurat być może dla Państwa chłopak do bicia, ale proszę wierzyć, że ja sobie na to nie pozwolę. Ja panu radnemu, Respondkowi, absolutnie nie miałem zamiaru i tego nie robiłem, że panu przerywałem panu rozmowę. Absolutnie. Ja panu tylko i wyłącznie chciałem grzecznie, jak za każdym razem, zwrócić uwagę, żeby pan się tylko i wyłącznie odnosił do projektu uchwały. Pan się może do tych wszystkich spraw, które tu pan poruszył, odnosić w innych zupełnie punktach. Nie dzisiaj, bo dzisiaj jest sesja nadzwyczajna. Może pan składać interpelacje, wnioski, zapytania. Choć niektóre są bardzo niezręczne, bo odnosicie personalnie tutaj. Państwo często akurat w tych atakach personalnych na moją osobę, myślę, że czasami nadużywając tego, mówicie, że ja się tam odnoszę personalnie do jakiegoś radnego. Ja tego nie zauważam. A sami wychodzicie i atakujecie personalnie radnych. Tym bardziej atakujecie personalnie radnych nie na temat w danym projekcie uchwały. Więc tylko i wyłącznie panu radnemu Rysmontkowi o to mi chodziło, żeby pan po prostu mówił tylko i wyłącznie na temat. Tak jak każdemu z Państwu bardzo proszę, żeby się zajmować tematem, który jest akurat poddawany pod dyskusję. A te same tematy możecie Państwo poruszać w zupełnie innych punktach. Możecie Państwo pisać pisma, że jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnej Europie, możemy to robić zawsze. Ale proszę o tą dyscyplinę i ja absolutnie nie chciałem panu przerywać. I nigdy tego nie robiłem i nie będę robił. To, że możemy mieć inne punkty widzenia, no to jest normalna rzecz, to zresztą w innym punkcie dzisiejszej sesji też ma. A teraz oddaję głos sobie jako radnemu. Szanowni Państwo radni, Panowie Prezydenci, Szanowni Mieszkańcy, chyba Pani Gerda Król, Pani Radna Gerda Król mówiła, skąd ten pośpiech?
No ja jestem po prostu zażenowany takim tokiem rozumowania i taką formą pytania w ogóle, że pani może zadać takie pytanie. Pośpiech? Po 5 latach, kiedy ten obiekt stoi pusty, 5 lat temu ten obiekt został zamknięty w centrum miasta, proszę państwa, w środku centrum miasta, przy deptaku. I pani ma czelność powiedzieć, że skąd ten pośpiech, bo to 5 lat stoi puste. 5 lat w środku, w centrum miasta stoi cały duży pasaż obiektów pusty. Przez 5 lat nikt nie płaci czynszu. 5 lat temu stamtąd po prostu wyprowadzono przedsiębiorców. To są fakty, proszę państwa. To przecież ja tego nie biorę z sufitu. Takie są fakty. Osoby, które tu dzisiaj są, które były w opozycji, te też krytykowały. Też byłem w opozycji wówczas. Dzisiaj jestem przy prezydencie, ja nie zmieniłem w ogóle zdania. Wówczas byłem przeciwko temu, żeby przedsiębiorców stamtąd wysiedlać. I proszę państwa, co się stało? Znowu ta sama retoryka. Myśmy mieli projekty, tam wszystko już miało. No to czemuście tego nie zrobili, proszę państwa? Centrum miasta. I dzisiaj chcecie państwo powiedzieć, czy przynajmniej jedna z radnych mówi, że to jest pośpiech? 5 lat zamknięte w centrum miasta takie obiekty. Kto by sobie z prywatnych przedsiębiorców na to pozwolił? Teraz wrócę do tego, bo ja nie powiem, że ja też nie mam pewnych wątpliwości. Nie mówię, że nie, ale dla mnie to jest jednak mimo wszystko szansa i to, co powiedziałem, nie wiem, czy to było podczas sesji, gdzie myśmy to po raz pierwszy procedowali, czy podczas komisji stałej Rady Miejskiej, która tutaj ten temat po raz pierwszy omawiała, że powiedziałem, że to jest danie przedsiębiorstwu wędki, a nie rybki. Bo całe lata to przedsiębiorstwo w zupełnie innym układzie tutaj dostawało pieniądze, a pieniądze to była rybka i ta rybka była za każdym razem przejadana. Rzadko kiedy była pod kontrolą, że te pieniądze, które były naznaczone, że poszły na konkretne rzeczy, na inwestycje, które trafiały do mieszkańców, remonty dachów, lokali i tak dalej. Rzadko kiedy. A wędka, tą wędką w tej chwili to jest właśnie podniesienie kapitału tej spółki. I proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, bo to zagrożenie, o którym państwo mówicie, a bo dzisiaj to dajemy jakiejś tam spółce i za chwilę ktoś to może sprzedać. Proszę państwa, to nie jest jakaś tam spółka, bo to jest spółka ze 100% kapitałem miejskim, więc miasto dalej będzie właścicielem, bo miasto jest właścicielem tejże spółki. Żeby te obiekty spieniężyć, to znaczy sprzedać w jakikolwiek inny sposób, cokolwiek z nimi zrobić, musi się, proszę państwa, odbyć za zgodą miasta. Za zgodą miasta. Oczywiście w innej konfiguracji, bo to przecież jednoosobowo zarządza tą spółką w ramach oczywiście miasta. Pan prezydent miasta, tak? Pan prezydent miasta sobie dzisiaj podejmuje uchwałę, a jutro sobie pozwoli na to, że powie, dobra, sprzedawajcie to. Nie, no to też nie jest interes spółki, żeby to sprzedać. Bo przecież jeżeli ma to sprzedać, to lepiej dzisiaj, to niech pan prezes wyjdzie, być może wyjdzie za chwilę, jeżeli będą pytania do pana prezesa, czy sam może zadam pytanie, panie prezesie, chce pan to sprzedać, to po co panu to dawać, to lepiej jak my panu damy pieniądze. Jeżeli te nieruchomości są wycenione dzisiaj na 2 miliony złotych, to lepiej zostawmy te nieruchomości, a damy panu te 2 miliony złotych. Tylko to znowu jest rybka, która zostanie przejedzona. A pan prezes w imieniu spółki chce na tych nieruchomościach zarabiać. Chce pokazać mieszkańcom, żeby nie przechodzili kolejne 5 lat obok tych nieruchomości i widzieli, że tam się nic nie dzieje, że brudne okna, bo tam po prostu przedsiębiorcy się wyprowadzili i jednostka po prostu niszczeje. Czy nie możemy na to tak po prostu logicznie spojrzeć, po ludzku? 5 lat zamknięty obiekt, a być może jutro, pojutrze, za miesiąc, dwa do tego obiektu wprowadzą się przedsiębiorcy. Może zacznie się coś dziać. Jest szansa. To jest przecież jednostka, która się tym zawodowo zajmuje. MPGL się zajmuje tym zawodowo. Nie my radni, my się na tym nie musimy znać. Od tego jest właśnie wykwalifikowana kadra w MPGL-u. I na to pozwólmy. Po prostu spójrzmy na to w jakiś taki bardziej merytoryczny, a nie polityczny sposób. Dziękuję bardzo. Pani radna Gerda Kruk, przepraszam bardzo, tak przynajmniej zauważyłem jako pierwszy. Proszę bardzo, pani Gerdo, proszę bardzo. Nie wiem, pani nie słyszy. Przecież ta spółka cały czas się zarządzanie i nic nie wskazywało na to, że nie może tego wynająć. Zaraz teraz się stanie cud i wszyscy wynajmą. Proszę zobaczyć, ile na mieście lokali wolnych do sprzedaży, do wynajmu. Po prostu straciło się te 5 lat, ale poprzedniej władzy i tej władzy. Bo były inne plany, wydane środki pieniężne z gminy na ten projekt. Należało się przez te 2 lata ubiegać
i kontynuować ten projekt, który został jeszcze na koniec kadencji. A pani oskarża, że jestem przeciwna. Na pewno nie. Ja mam swoje kwalifikacje, wiem co mówię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Według kolejności chyba pana radny Respontek, przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Panie Przewodniczący, ja tylko chciałem gwoli małego sprostowania. To nie było nie na temat, dlatego że to, co powiedziałem wcześniej, to jest kwestia budowania pewnego zaufania do tych spółek. Tak? My dzisiaj dajemy, my jako radni mamy przekazać nieruchomości aportem do spółki. Tak? No i okazuje się, że my nie do końca mamy zaufanie, jeżeli chodzi o sposób zarządzania tymi spółkami, tak? Bo mówiliśmy tutaj właśnie o tych personalnych sprawach, mam nadzieję, że się panowie do nich odniosą, bo obiecywaliście w kampanii wyborczej coś innego. Spółki też realizują machinę propagandową, tak? Te spółki realizują, kupują reklamy w gazetach, no pewnie wiecie, o czym mówię, kupują reklamy na niemiejskich portalach, na bytomskim.pl, chorzowski.pl. Przecież to nie są miejskie portale, po co te spółki się tam reklamują? Po co się reklamują na takich portalach? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Według kolejności, przepraszam bardzo, była pani Wojciechowska z Wylut. Następnie radny Kubas. Szanowni Państwo, ja generalnie również chciałam podkreślić, że my tu nie mówimy o sprzedaży, tak? Bo pan radny Świerk mówił o sprzedaży terenów. Nie, my mówimy o przeniesieniu prawa własności na spółkę ze stuprocentowym udziałem miejskim. To jest podstawowa różnica. Dwa, Szanowni Państwo, jeżeli rozumiemy, że ta spółka może wynajmować, może gospodarować to miejsce również teraz, o czym mówi nam pan radny Karcz, to Szanowni Państwo, nie spełniamy jednego warunku. Dla mnie jako radnej bardzo istotny jest fakt, że przeniesienie aportem wskazanych nieruchomości na naszą stuprocentową, w posiadaniu stuprocentowym przez miasto spółkę miejską, powoduje również podniesienie jej aktywów, czyli podniesienie jej wiarygodności, a w związku z tym być może w niedalekiej przyszłości również prowadzenie działalności komercyjnej, nie tylko nastawionej na to, że do miasta będziemy wyciągać rękę, czy tak MPGL będzie mówiono, pomóżcie nam, potrzebujemy pieniędzy. Będzie miało narzędzie, o którym wspominał pan przewodniczący, do wypełnienia swojej faktycznej roli. Ja tutaj chciałam wrócić do spółki MPGK i tu panie przewodniczący, tylko nie w kwestii osobowej, ale chciałam przypomnieć, że w 2016 roku chyba tak. Doczekaliśmy się wreszcie, jako nie tylko pierwszy polski samorząd, albo jedyny polski samorząd, ale myślę, jedna z bardziej szczęśliwych gmin doczekała się, że wreszcie wprowadzono procedurę in-house. Szanowni Państwo, co spowodowało, że miasto mogło wreszcie zacząć zlecać wykonanie zadań swojej spółce gminnej, Szanowni Państwo. Tyle lat żeśmy o to pytali, tyle lat żeśmy prosili, mając taką infrastrukturę, jaką mamy, świętochłowicką linię odpadów, linię do segregacji odpadów, dało to wreszcie spółce możliwość, tak, Szanowni Państwo, wykonywania jakichś zadań zleconych przez gminę, która dokładnie w tą swoją infrastrukturę inwestuje. I ja chciałam powiedzieć, bo może się mylę, ale Szanowni Państwo, wydaje mi się, że wykazano dywidendę, jaką wpłaciło MPGK w ilości 510 tysięcy złotych. Czy ja się mylę? W tym roku. Szanowni Państwo, to jest za moich kadencji trzecia dywidenda. Pierwsza nastąpiła, być może teraz będę z pamięci recytować, chyba w 2014 roku, czyli przed wyborami, w wysokości 100 tysięcy złotych. Następną mieliśmy chyba rok temu w wysokości 300 tysięcy złotych i teraz mamy 510 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, no pół miliona, które daje spółce i gminie jakieś możliwości. I myślę, że tak do tego powinniśmy podejść i w ten sposób popatrzeć na uchwałę. Ale myślę, że zdecydowanie więcej powie pan prezes, ale z panem prezesem MPGL radni też już mieli spotkanie. Tak? Radni mogli zadawać pytania. Dobrze, ale no, była taka okazja. Rozumiem, rozumiem. Niemniej chciałam powiedzieć, że naprawdę mam nadzieję, że MPGL
posiadając narzędzie, chociażby w tej postaci aportu, tak, wniesionego do spółki, też będzie miało takie możliwości, jakie teraz ma MPGK. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Kubas, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Mówi Pan o stosunek 5 latach. Chcę powiedzieć, co spółka przez ostatnie 2 lata zrobiła. Co zrobiła spółka przez ostatnie 2 lata, oprócz zwiększenia zatrudnienia. To na stanowiskach bardzo dobrze płatne. Chcecie podjąć tę uchwałę, chcecie aportem wnieść nieruchomości oszacowane na ponad 2 miliony złotych do spółki. Po co? Po to, żeby spółka miała zdolność kredytową. Tylko po co ten kredyt? Na inwestycje? Czy po to, żeby spłacić zaległe zobowiązania wobec gminy? Jak wiemy wszyscy, pośpiech jest złym doradcą. Tak, pośpiech jest złym doradcą. Dlaczego na sesji nadzwyczajnej chcecie kolanem przeforsować na siłę tę uchwałę? Proszę mi powiedzieć, jakie spółka ma plany w najbliższym czasie, jakie plany inwestycyjne w momencie, kiedy uzyska zwiększoną zdolność kredytową. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych, czy ktoś chce odpowiedzieć? Tak, proszę bardzo, wiceprezydent Pośpiech. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy, postanowiłem odnieść się do kilku informacji albo pseudoinformacji, które tutaj były przekazywane. Ale zacznijmy może od końca i od kwestii, którą tutaj zaprezentował pan Karcz, gdzie zarzuca jakieś niecne intencje w związku z tym przekazaniem wkładu majątkowego do spółki. Na to można tylko odpowiedzieć, że każdy mierzy swoją miarą, panie Karcz. Inaczej nie da się tego określić, skoro pan takie intencje tutaj podejrzewa. Niemniej jednak dla tych wszystkich państwa, którzy tutaj nieprawdziwe informacje na temat sytuacji finansowej spółki czy tego, co się dzieje, przekazują, chcę powiedzieć, że faktem jest, że efektywność finansowa spółki przez ostatnie 2 lata się poprawiła, zadłużenie spadło, ilość remontów, która jest przeprowadzona, jest bezprecedensowa, większa niż w historii. I o tych szczegółach jest tutaj obecny pan prezes. Jeśli radni wyrażą oczywiście chęć, to pan prezes służy pomocą i informacją, bo wielu z państwa radnych, mimo że miało szansę, to na spotkaniu z prezesem nie przyszło, kiedy było podsumowanie roku finansowego poprzedniego. Co do planów na Katowicką 15, to ja państwu przypomnę, że to był jeden z projektów składanych w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto złożyło 21 projektów. Ci, którzy oceniali te projekty, wybrali te, które wybrali z określonych względów. Jak widać, uznali, że priorytet dla miasta, jak również przyszłe efekty z przekazania tych finansów są takie, a nie inne. Dlatego te 7 dostało, a nie ten. Opowiadanie, że był taki świetny plan, taki świetny projekt, tyle czasu leżał w szufladzie, jak wiele innych projektów, bo nigdy nie było finansów, w związku z czym można by to podsumować stwierdzeniem z utworu Lady Punk, zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Dalej nie będę kontynuował. Zamki na piasku, było ich pełno. Czym się skończyło? Niczym, jak zwykle. W tej chwili jest szansa na to, żeby ten budynek po 5 latach zaczął pracować i pracować lepiej niż pod zarządem gminy, tylko dzięki komercyjnym możliwościom wykorzystania przez spółkę. Nie mogę nie odnieść się tutaj do insynuacji dotyczących rad nadzorczych, które, panie radny, trzymajmy się zasad. Prosi pan, żeby panu nie przeszkadzać, ja też proszę, żeby mi nie przeszkadzać. Rady nadzorcze, o których tutaj mówimy, pamiętajmy, że są to legalne organy spółek. To jest fakt, które reprezentują właściciela, w tym przypadku zarząd miasta. Mając zastrzeżenia do tych czy innych osób,
Szkoda, że pan radny nie powiedział, jak on by widział osoby i kompetencje, które w tych radach by zasiadały. Bo ja się pytam, kto w tych radach powinien zasiadać. Pingwiny z Madagaskaru. Znaczy się pan prezydent odpowiada jakby, tak? Pan radny też nie... Przepraszam. Jak może powiedzieć, że my mamy wpływ na to, kto siedzi w Radzie Nadzorczej? Odpowiada na pytania i jeszcze raz obraża. Przepraszam, odpowiadam na to, co tutaj padło. Proszę pozwolić. Panie prezydencie, panowie radni, rzeczywiście proszę... Ja rozumiem, że... Są... Myślę, że pan prezydent jeszcze nie skończył, tak? Nie, nie skończyłem. Ale rzeczywiście proszę, odnośmy się do pytań. Ja panu nie przeszkadzałem, no. Ja też bardzo proszę, żeby mógł się odnieść również do pana wypowiedzi. To jest pana opinia, ja mam całkiem inną. Jakby miał pan kulturę, to by tam siedział cicho. Jak, panie radny, jak pan tak traktuje gości, to pewnie wielu ich pan w domu nie przyjmuje. Panowie, panie prezydencie, panowie, czy państwo radni. Sesja Rady Miejskiej to jest sesja Rady Miejskiej. Dobrze, że zwracacie na to uwagę. Niemniej prezydent miasta, jego zastępcy i pracownicy merytoryczni, którym państwo zadajecie pytanie w ramach tego, że są tutaj gośćmi, mają prawo odpowiadać, a właściwie państwo tego żądaliście, więc pozwólmy się wypowiedzieć prezydentowi. Oczywiście proszę merytorycznie tak. Więc zamykając zdanie dotyczące rad nadzorczych, problem polega na tym, panie radny, że pingwiny z Madagaskaru, podobnie jak pan, uprawnień do zasiadania w Radzie nie posiadają. Jeśli chodzi o pana radnego Świerka, który tutaj zarzuca mi kłamstwo i mówi, że nie ma do mnie zaufania. Niech się pan nie martwi, ja do pana też już od dawna zaufania nie mam. Natomiast faktem jest. Ale proszę mi pozwolić skończyć. Ja panu nie przerywałem. Panie przewodniczący, może zarządzimy z przerwę, bo to... Szanowni państwo radni. Panowie radni. Szanowni państwo. Naprawdę będę musiał zarządzić przerwę. Chyba tak. Wydaje mi się, że ja będę miał formalny wniosek do zakończenia dyskusji. Panie przewodniczący, zaraz proszę to przegłosować. Proszę mi najpierw pozwolić dokończyć, najpierw... panie przewodniczący. Nie, teraz pan mnie przerywa, pan musi dokończyć kwestię, która niczego nie wnosi. Pan radny zarzuca mi kłamstwo. Tak? Mówiąc, że na poprzedniej sesji to, kłamałem. Proszę wystąpić z informacją publiczną o ilość dni nieobecności poprzedniego prezesa w określonych terminach. To są fakty. I to jest fakt. Również faktem jest pomoc miasta. Nie, ja odpowiadam panu i proszę mi pozwolić dokończyć. Nie, nie trzeba odpowiadać, trzeba radnym odpowiadać na konkretne problemy. Pan zadaje pytania, pan dostaje odpowiedź. Panie radny, ale są inni radni, którzy też zadawali pytania. Ale odpowiedzi nie ma. No ale, szanowni państwo radni. Przepraszam bardzo. Panowie zachowujecie się jak w knajpie, jak na sali. No, trochę kultury. Głos. Cały czas przerywacie. Ale nie od nich przepraszam. Panie prezydencie, proszę kontynuować odpowiedź. Pan nas wyzywał. Co teraz? Przepraszam bardzo. Ja uprawnienia do Rady Nadzorczej, ale... Państwa rzeczywiście... Panie przewodniczący, proponuję zrobić przerwę, bo ta dyskusja, jak widać, nie może być dokończona. Już państwa zarządzam... Ja się czuję przez pana atakowany. Panie prezydencie, proszę, zarządzam 10-minutową przerwę, aż państwo się uspokoją. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, wznawiam obrady przerwy. Po przerwie wracamy do punktu wyjściowego. Proszę bardzo, pan prezydent chce kontynuować, czy sobie odpuszczamy? Kontynuujemy, tak? Bardzo proszę merytorycznie, dwóch zdania. Więc wracając do ZOZ-ów, faktem jest, że miasto Świętołowice przez ostatnie 2 lata pomagało spółce. To były 2 razy dokapitalizowanie i to jest fakt. To było umorzenie podatku, to jest fakt. W 2018 roku spółka z miasta nie dostała ani złotówki, ani żadnego umorzenia nie było i to jest fakt. I faktem również, panie radny, jest to, że przez ostatnie tygodnie, nawet miesiące, pan prezes na zdrowiu nie domagał. I to jest również fakt. A teraz pewnie pan mnie zaatakuje, w związku z czym chyba wyjdę założyć sobie pampersa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze, proszę bardzo, radny Karsz? Jedno, na tej sesji dzisiaj dowiedzieliśmy się, panie prezydencie, po co panu ten pośpiech?
Mam wniosek o zakończenie dyskusji. Dziękuję bardzo. Niemniej, panie radny, tutaj zgłaszali się radni, wnioski składali o... I myślę, że warto by było odpowiedzieć tutaj do pana prezesa, między innymi radny Kubas, który tam konkretne zapytania miał. Dlatego bardzo bym prosił pana prezesa o odpowiedź. Także to głos dyskusji mamy my, jako mi się wydaje, radni, a tutaj... Tak? Oczywiście wniosek jest zawsze najbardziej daleko idący. Ja go przegłosowuję, panie radny, oczywiście. Jeżeli radny Kubas wyrazi, powie, że jest to niezbędne, to ja wycofam swój wniosek formalny, jeżeli faktycznie chce skorzystać z tego zapytania. To ja wtedy wycofam wniosek, niech się radny Kubas nie, niezależnie od tego, czy pan radny się wycofa, czy nie, pana wniosek jest najbardziej daleko idący, więc ja go poddaję, nie, oczywiście, że tak. Ja poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady, oczywiście musimy się tu przygotować do głosowania. Proszę chwilę, poczekamy technicznie. Proszę bardzo, radna Zbylut. Szanowni Państwo, ja chciałam zgłosić wniosek przeciwny, bo uważam, że część radnych, bo nie tylko mamy radnych opozycyjnych na sali, ale również innych radnych, chciałaby wiedzieć, tak, i usłyszeć z ust pana prezesa MPGL-u, jakie są argumenty za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, znowu wracamy do tego, co było przed przerwą. Proszę, między sobą głosujemy w tej chwili. Najbardziej daleko idącym wnioskiem jest wniosek radnej Bożeny Wojciechowskiej z Bylut, nad którym będziemy głosowali. O. Przeciwny. Wydaje mi się, że wniosek przeciwny. Proszę Państwa. Proszę Państwa, między sobą oczywiście pan radny Łataś ma rację akurat w tym przypadku, to jest jakby przysługuje mi takie prawo. Z jednej strony oczywiście powinienem zachować się dżentelmeńsko, kobieta, ale w tym przypadku nie ma takich zasad. Poddaję pod głosowanie wniosek pierwszy tutaj radnego Karcza. Jesteśmy przygotowani do głosowania? Proszę. Głosujemy wniosek radnego Karcza o zakończenie dyskusji. Tak? Jesteśmy przygotowani. Tak, proszę Państwa, zwyczajowo, tak jak zawsze, kto z Państwa radnych jest, proszę zwrócić uwagę, za zakończenie dyskusji, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosowania. Radny Bawej? Przeciw. Radna Beger? Przeciw. Radna Garbaciok? Przeciw. Radny Grudniok? Przeciw. Radny Jankowiak? Przeciw. Przeciw. Radny Kamiński? Przeciw. Radny Karcz? Za. Radna Król? Za. Za. Radny Kubas? Przeciw. Przeciw. Radny Kurek? Za. Za. Radny Łataś? Przeciw. Przeciw. Radny Malherek? Przeciw. Przeciw. Radny Nowak? Jestem przeciw. Radna Owockania? Przeciw. Przeciw. Radny Pawłowski? Przeciw. Przeciw. Radna Pogoda? Za. Za. Radny Respondek? Za. Radny Świerk? Za. Radna Wichura? Za. Radna Wojciechowska z Bylut? Za? Przeciw. Ale tu w pomyłce pani radna zdążyła. Przepraszam już, bo liczymy. Proszę. Proszę Państwa, 7 głosów za wnioskiem radnego Karcza, a 13 głosów przeciwnych. Stwierdzam, że wniosek pana radnego Karcza nie uzyska akceptacji. Wobec powyższego kontynuujemy dyskusję. Myślę, że oczywiście pierwszeństwo mają Państwo radni. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na tym etapie? Jeśli nie, zapraszam pana prezesa, czy też osoby uprawnione przez prezydenta miasta do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Pan prezes, tak? Proszę bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni. Ja nie chcę zabierać dużo czasu, ale myślę, że warto dotknąć meritum. Po pierwsze, to chciałem państwa wszystkich uspokoić co do jednego, mimo że jestem z Zabrza, czego się nie wstydzę. To tak samo jestem dumny z tego, że pracuję na rzecz Świętochłowic i robię to codziennie z pełnym zaangażowaniem.
Jeśli Państwo będziecie mieli do tego wątpliwości, to zapraszam do siebie, do gabinetu. Chętnie Państwu pokażę, na czym polega moja praca i co robię codziennie. Mam nadzieję, że mieszkańcy Świętochowic kiedyś będą mogli moją pracę ocenić i wystawią ocenę pozytywną. Tak czy inaczej zapewniam, że daje mi dużą satysfakcję i duży honor praca na rzecz Świętochłowic. To po pierwsze. Po drugie, to chciałem powiedzieć, że spółka jest własnością miasta. Jeżeli w spółce dzieje się dobrze, to dobrze dla miasta. Jeżeli w spółce dzieje się źle, to źle dla miasta. Jeżeli w spółce się dzieje dobrze, to może warto prezesa na stanowisku trzymać. Jeżeli dzieje się źle, prezesa zawsze można zmienić i wsadzić w to miejsce prezesa, który będzie zarządzał lepiej. Ocena należy do właściciela spółki, czyli do prezydenta miasta. Jeśli chodzi o nieruchomości, ja rozumiem, że Państwa obawy mogą budzić plany co do tych dwóch zwłaszcza nieruchomości, czyli nieruchomości przy Katowickiej 15 i Kubinem 29. Deklaruję tutaj Państwu, że nie ma planów co do zbycia tych nieruchomości. Na tą chwilę nikt nie rozważa możliwości zbycia tych nieruchomości. Skąd więc pomysł na to, żeby te nieruchomości były włożone aportem do spółki? Tu kłania się ekonomia. Majątek spółki to nie tylko cyfry w KRS-ie, które mówią, że spółka ma kapitał około 20 milionów, bo to jest ruchome w zależności od tego, ile miasto nam pieniędzy do kasy dosypie. Za tymi cyframi musi iść coś, co spółka posiada. W tym momencie majątek fizycznie spółki, który możemy dotknąć, stanowi mniej więcej 8%. 8% tego, co pokazuje KRS. Taka spółka nie ma i jeszcze długo, długo nie będzie miała zdolności kredytowej. Nawet jeśli dostaniemy te nieruchomości, o których dzisiaj mówimy, spółka nie będzie miała zdolności kredytowej do zaciągania kredytów, choćby z BGK. Co spółka będzie dzięki temu zyskiwać? Podniesie sobie trochę majątek, czyli ciut ta sytuacja w bilansie się poprawi i to jest plus dla spółki. Może ciut lepiej będzie oceniana przez podmioty zewnętrzne, bo będzie mogła się chociaż pochwalić, że coś ma. Ale przede wszystkim spółka będzie mogła realizować te zadania, do których została powołana w 2013 roku. Czyli będzie mogła działać na rynku komercyjnym. Co znaczy działać na rynku komercyjnym? Na swoim majątku może ustanowić swoje stawki czynszowe, nie trzymając się zarządzeń prezydenta. I ja upatruję w tym szansę, że oczywiście chcemy wynająć, niezależnie czy jako własność miasta, czy jako własność spółki, pomieszczenia, lokale użytkowe przy Katowickiej 15. Tak chcemy. Mam nadzieję, że mając to w majątku spółki, będę mógł na tym zarobić trochę więcej. Nie dla siebie, nie dla swojej rodziny, tylko dla spółki, po to, żebym nie musiał o te pieniądze prosić prezydentów, władz miasta i was, żebyście dawali je w formie finansowej, w formie gotówki. I to jest jedyny cel, który przyświeca tej operacji. Przez 5 lat, kiedy ten budynek przy Katowickiej 15 został wyłączony z eksploatacji, straciliśmy mniej więcej 600 tysięcy przychodów do spółki z tego tytułu. Ja rozumiem, że były plany jakieś inwestycyjne na tą nieruchomość. Rozumiem, że one miały być zrealizowane w 2017 roku, przynajmniej zaczęto realizacja miała być. Czemu do tego doszło? Nie wiem, nie było mnie. To nie mnie ocenia, czy to były dobre pomysły, czy złe pomysły. Ja wiem jedno. Od 2013 roku spółka do dzisiaj praktycznie może z odjęciem tego czasu, kiedy mam realny wpływ na działanie tej spółki, powtarzała te same ruchy, osiągając te same efekty. To, co ja zaproponowałem Prezydium Miasta, to, co ja zaproponowałem panom prezydentom, to zmiana metody działania. Bo uważam, że tylko zmieniając metody działania można osiągnąć inne rezultaty niż do tej pory. Działając tak samo, nie spodziewajmy się innych efektów. Jeśli Państwo nie macie do mnie zaufania, to ja proszę o kredyt zaufania. Rozliczcie za chwilę. Zgadzam się z panem radnym Karcz, że można to wynająć z ramienia miasta. Pewnie, ale nie uzyskamy tego efektu podniesienia majątku spółki. Dla mnie to jest ważne. I to jest główny argument. Jeśli chodzi o nieruchomość na Kubinę, tą nieruchomość spółka wykorzystuje od lat. Były tam do końca zeszłego roku nasze warsztaty. Stolarnia, ślusarnia, magazyny. Ten obiekt był ochraniany.
Koszt utrzymania tego obiektu to jest ponad 120 tysięcy rocznie. Żeby ograniczać koszty spółki, zamknęliśmy warsztaty na Kubiny. Zlikwidowaliśmy te pomieszczenia, to co się w nich działo. Przenieśliśmy to na teren tunelowej. Zaadaptowaliśmy stare wiaty, które służyły przechowywaniu głównie powietrza. W tym momencie są tam warsztaty. Jest tam stolarnia, w której jest wykorzystywany nowoczesny sprzęt, który został do spółki zakupiony z dotacji poprzedniej kadencji władz miasta, za co należy podziękować, bo ten sprzęt się przydaje, jest wykorzystywany, dzięki temu możemy choćby odnawiać okna drewniane czy drzwi dla naszych mieszkańców. Ten warsztat został przeniesiony na tunelową po to, żeby nie generować miesięcznie 12 tysięcy kosztów ochrony. W tym momencie hale na Kubiny stoją puste. Nie są ochraniane, nie ponosimy tych kosztów. Czyli krótko mówiąc, ponad 100 tysięcy, lekko licząc, w tym roku zaoszczędzimy, tylko dlatego, że przenieśliśmy te warsztaty. Natomiast teraz jest krok drugi do zrobienia. Trzeba to komuś wynająć. Pokusa pewnie byłaby sprzedać, tak jak sprzedaliśmy tą bazę wcześniejszą MPGL-u. Tylko co z tego? To jest jednorazowy zastrzyk gotówki. Wlał, wylał, przejemy to. To tak jak dokapitalizowanie z miasta. Każde pieniądze wsadzone do MPGL-u, ponieważ MPGL zarządza mieniem komunalnym, czyli takim, który nigdy... Tak? Jakby pan był celny bliżej mikrofonu, bo naprawdę nic nie słychać. Jeszcze przerywa. Dobrze, oczywiście. Proszę powiedzieć, czy jest lepiej. Jest lepiej? Całkiem do mikrofonu. Proszę sobie powiedzieć. Zniżył się. Dobrze, proszę o sygnał, jak się nie poprawi. Teraz jest czas na krok numer dwa, to co powiedziałem. Sprzedaż nieruchomości to daje jednorazowe zasilenie kasy. My nie mamy problemu w spółce z płynnością finansową. My nie zalegamy ZUS-owi, nie zalegamy pracownikom z wynagrodzeniami. Na to są pieniądze. Płynność mamy. Utopią jest sądzenie. Nie, to jest... Przyklejone są, nie chcę odklejać. Utopią jest myślenie, że wrzucenie kilkuset tysięcy czy kilku milionów złotych do spółki poprawi jej sytuację finansową. Nie poprawi. Ono podniesie na papierze wartość kapitału. Te pieniądze wydamy na jakikolwiek cel, ale sytuacji ani z punktu widzenia banków, ani z punktu widzenia mnie jako osoby zarządzającej nie poprawi. Poprawi zmiana struktury tego kapitału. Musimy po prostu coś posiadać, żeby wyglądać lepiej. I to może być pierwszy krok, nie ostatni. Na tym się nie może skończyć. Jeżeli spółka ma działać samodzielnie i ma nie być obciążeniem dla miasta, nie ma być studnią bez dna, no to musi szukać innych sposobów zarabiania. Musi wystawiać faktury. Paradoks dnia dzisiejszego polega na tym, że im więcej robimy na zasobie miejskim, tym wynik finansowy będziemy mieli gorszy, bo mamy więcej kosztów, bo wydajemy więcej pieniędzy, ale nie wystawiamy po stronie przychodów więcej faktur. My potrzebujemy mieć źródła dodatkowego zarobku. Im więcej zarobimy, tym mniej potrzebujemy od miasta. I dlatego szukam każdych możliwych rozwiązań, które tą sytuację finansową miasta i spółki, albo spółki, a dzięki temu i miasta będziemy mogli zmienić. Ja nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, ale to jest droga, poszukiwanie i dążenie do tego, żeby było lepiej. To państwo będziecie oceniać, czy te kroki były słuszne, czy nie były słuszne. Ale dajcie szansę te kroki zrobić. Nie zakładajcie złej woli, bo tej złej woli nie ma. Tak jak powiedziałem, jestem dumny, cieszę się i będę z całą stanowczością dążył do tego, żeby spółka MPGL była dobrze oceniana przez mieszkańców przede wszystkim. Bo to dla nich ta spółka jest powołana i dla nich pracujemy codziennie. I bardzo proszę więcej dobrej wiary. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję. Pan radny Kacz. Myślę, że po raz trzeci, ale... Nie. Ja myślę, szanowni państwo, tak, panie prezesie. Dobrze pan przyznał, że możecie w tej chwili to wynająć. I skoro zmieniliście koncepcję i niech w porozumieniu z prezydentem wie pan, że już tam budynki mieszkalne nie powstaną, no to można było wynająć od 2 lat, nie ma problemu. Co do stawek minimalnych, które w zarządzeniu prezydenta są określone w zakresie wynajmu, one też pana nie wiążą, bo przecież jak robi pan przetarg, to jest chętny, no to ta stawka jest ustalona na wyższym poziomie, więc też
ma pan wtedy możliwość ustalenia wyższej stawki. To w pełni, obojętnie czy to jest pana majątek, czy jest to tylko w użyczeniu jak w tej chwili, to i tak jest w pełni zysk spółki. Zgadza się pan z tym, tak? To nie jest pan, że pan oddaje te pieniądze do budżetu. Nie, pan w pełni wystawia fakturę takiemu najemcy, nawet teraz, i to jest pana przychód. Tak? W pełni, zgadzamy się z tym, więc tak naprawdę sytuacja się nie zmienia, chyba że, i tak podejrzewam, że chyba chodzi o to, żeby w bilansie pan miał zysk, a nie stratę, bo 2 miliony tej wartości tych nieruchomości dodacie do bilansu tego roku i w przyszłym roku pan będzie miał zysk, a nie stratę. I to jest chyba jedyny skutek tego czynności, którą chcecie państwo tutaj od nas uzyskać, bo w zakresie zarządzania nie zmienia to zupełnie nic i pozyskiwania zysków z tej nieruchomości. No bo te 2 miliony, które dzisiaj sobie włożycie, doda pan do bilansu i będzie pan na plusie, a nie na minusie i będzie można powiedzieć, że MPGL pierwszy raz od kilku lat ma zysk. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Pan prezydent, proszę bardzo. Mam nadzieję, że to będzie ostatni głos w tej dyskusji. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie przewodniczący, dzisiaj już padły takie słowa i myślę, że warto je jednak przytoczyć. Nie mierz ludzi swoją miarą. To, co zostało powiedziane, to podkreśla jakby wagę tych słów, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo dobra atmosfera do tego, żeby to miasto postawić na nogi. Żeby dzięki takim podmiotom jak spółka MPGL pokazać wizerunek bardzo pozytywny tego miasta. I to, co powiedział prezes Lemański, że nie było do dzisiaj takich planów i tych planów dalej nie ma o sprzedaży tej nieruchomości, to ja państwu gwarantuję to swoim stanowiskiem, swoją ręką, czymkolwiek będziecie sobie życzyli. Nie było takich planów, nie ma takich planów. Dzisiaj jest tylko plan na to, żeby rozwijać i zarządzać tym miastem w sposób, w jaki to miasto nie było zarządzane. Dzisiaj nie mówimy już o projektach, które wpisujemy do WPF-u, ale nie mamy na to pokrycia finansowego, tylko mówimy dzisiaj o projektach, na które mamy dofinansowanie i chcemy tylko nadać temu bieg. W czym jest problem, że radni nie będą chcieli nadać nowego biegu temu miastu? Dlaczego nie chcemy, żeby to miasto się rozwijało? Dlaczego nie korzystamy z dobrych praktyk miast ościennych, tylko chcemy wałkować cały czas te same wzorce, które były przez wiele lat w tym mieście powielane? Sami widzicie, że do niczego dobrego to nie doprowadziło, bo program naprawczy, jaki zastałem, to była konsekwencja właśnie tej polityki. Chcecie, żeby tak samo realizować rozwój miasta? Chcecie znowu programu naprawczego w tym mieście? Dzisiaj wam pokazujemy zupełnie inne metody zarządzania miastem i jak pokazują nasze dokumenty, nasze rozmowy, ale również stan konta, idziemy we właściwym kierunku. Radny każdy się trochę tak, proszę mi wybaczyć, ale trochę tak jak Smurf Maruda, taki nie cierpieć, to się nie uda, hala się nie uda, kalina się nie uda. Mieszkań nie będziemy budować. Jest narzucana taka retoryka, że nic w tym mieście się nie uda. Szanowni państwo, a ja na przekór panu to zrobię. I nie tylko dla swoich wyborców, nie tylko dla swoich wyborców, którym pokazywałem swój program wyborczy, ale również na przekór panu. Udowodnię panu, że te metody zarządzania, jakie ja preferuję, są właściwe dla tego miasta. I między innymi temu ma służyć taka uchwała, jak przekazanie tych nieruchomości aportem do spółki MPGL. Także szanowni radni, bardzo proszę o rewitalizację centrum. Pani radna Król, może to nie jest na dzisiaj temat, żeby o tym porozmawiać, ale wiemy, że o tej rewitalizacji mówi się od lat 90. tak naprawdę, prawda? A dzisiaj mamy już bardziej realne argumenty do tego, żeby zacząć ten temat wdrażać. I ja nie chciałbym się skupiać, to co zresztą już nieraz mówiłem, żeby się skupiać tylko i wyłącznie na Katowickiej 15, ale zróbmy plan rewitalizacji od Dworcowej do ulicy Wyzwolenia. I pokażmy ludziom, że miasto Świętochłowice pomimo 50 tysięcy mieszkańców jest w stanie więcej terenów zagospodarować niż tylko jeden mały placek wokół targowiska. I zapewnię państwa, że
ten projekt również zostanie zrealizowany. Nie w rok, nie w dwa, ale najpierw zacznijmy rozmawiać o tym, żeby te tereny odżyły, bo to, co radna Król, na co zwraca uwagę, że dużo lokali jest pustych, to prawda. One są puste, ale to nie są lokale miejskie, prawda, pani radna? To są głównie tereny, to są lokale prywatne i ja się nie dziwię, że tam nie chce się rodzić nowa przedsiębiorczość, bo każdy patrzy na partykularyzm. Każdy patrzy, biznesmen, przez pryzmat swojego portfela, zysku, a nie tego, czy w mieście, w danym lokalu będzie się coś działo. Nasza spółka będzie działała na korzyść tego miasta i jestem przekonany, że między innymi dzięki tej uchwale to centrum przynajmniej w tych dwóch lokalizacjach odżyje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Bawej? Przeciw. Radna Beger? Za. Radna Garbaciok? Za. Radny Grudniok? Jestem za. Za. Radny Jankowiak? Za. Przepraszam. Radny Kamiński? Za. Radny Karcz? Przeciw. Radna Król? Przeciw. Przeciw. Radny Kubas? Przeciw. Przeciw. Radny Kurek? Przeciw. Radny Łataś? Za. Radny Malcherek? Za. Radny Nowak? Jestem za. Radna Owockania? Jestem przeciw. Przeciw. Radny Pawłowski? Za. Radna Pogoda? Przeciw. Radny Respondek? Przeciw. Radny Świerk? Przeciw. Radna Wichura? Przeciw. Radna Wojciechowska z Bylut? Za. Ja poproszę szanowni państwo radnych o pomoc pana mecenasa. W tym zakresie mamy głosowanie, wynik głosowania 10-10. Czekamy, tak, na pana mecenasa. Panie mecenasie, mamy następujący problem. Uchwała dotycząca przeniesienia czy wniesienia majątku do spółki MPGL. Wynik głosowania 10-10. Szanowni państwo radni, nawet przy zwykłej większości, no wymagana jest większość. Przez większość rozumie się co najmniej połowa radnych obecnych na sali plus jeden głos. Czyli w przypadku, gdy jest 10-10, no to uchwała nie została podjęta. Wolałem się upewnić. Także dziękuję bardzo, Wysoka Rado. Wynik głosowania państwo znacie, 10-10. Uchwała nie uzyskała akceptacji. Przystępujemy do następnego punktu, to jest punkt 7. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 31. sesji Rady Miejskiej w Świętocze. Dziękuję bardzo.